Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Już wkrótce możemy spodziewać się wzrostu cen za wodę i ścieki. Większość, bo blisko 95% gmin wnioskuje o podwyżkę opłat. Jak informują Wody Polskie, rozmowy na ten temat jeszcze się nie zakończyły. Jeżeli chodzi o ustalenie taryf na lata 2021-2024, to Wody Polskie są na półmetku rozmów. Powodem opóźnień są wnioski gmin o zwiększenie opłat, tłumaczy prezes Wód Przemysław Daca. Ta taryfikacja, to zatwierdzanie jest troszeczkę dłuższe i trudniejsze ze względu na fakt, iż większość gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dążyła i dąży do podwyżek wody i ścieki. My, jak Państwo wiecie, stoimy na straży konsumentów, odbiorcy końcowego i dlatego stąd trwa pomiędzy nami dyskusja na temat cen. Ze wszystkich złożonych wniosków, których trafiło 2,5 tysiąca, 2403 dotyczyły podwyżek cen, poinformował wiceszef Wód Polskich Paweł Rusiecki. Tylko nieznaczny procent, dokładnie 81 wniosków, to są wnioski, które przedsiębiorstwa przedłożyły i zaproponowały utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie. I tylko w 64 przypadkach przedsiębiorstwa zawnioskowały o obniżenie cen. Wody Polskie przekazały, że średnia stawka za wodę i ścieki w Polsce wynosi 12 zł, co odpowiada standardom europejskim. Były szef jednostki GROM Dariusz Z. odpowie przed sądem w aferze dotyczącej byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL Sławomira Nowaka. Akt oskarżenia skierowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła byłego szefa jednostki GROM Dariusza Z. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Sławomira Nowaka. W toku śledztwa ustalono, że grupa miała działać od października 2016 roku do września 2019 roku. W tym czasie Dariusz Z. miał przyjmować korzyści majątkowe i pośredniczyć w ich przyjmowaniu oraz czynić przygotowania do prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna miał także żądać wielomilionowych łapówek od firm starających się o kontrakty na remont dróg na Ukrainie. Pieniądze miały zostać wpłacone jako opłata za fikcyjne usługi doradcze na konto cypryjskiej spółki, którą Dariusz Z. miał założyć na polecenie Nowaka. Oskarżony przyznał się do winy. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia pozwalające na ustalenie przestępczego mechanizmu działania grupy przestępczej. Zostały one pozytywnie zweryfikowane szeregiem dowodów zgromadzonych w śledztwie. Dariusz Z. został zatrzymany 20 lipca ubiegłego roku razem ze Sławomirem N. oraz Sławomirem P. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany. Aktualnie stosowane są wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót dzieci do szkół we wrześniu w systemie stacjonarnym, informuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Resort edukacji i nauki już szykuje się na jesień. W poprzednim roku to właśnie wtedy miał miejsce gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19. Jeśli przyjdzie czwarta fala i zacznie zbierać takie żniwo jak wariant brytyjski, szkoła ma być gotowa nawet na tryb zdalny. Przygotowujemy każdy możliwy scenariusz. W tym momencie najbardziej realny jest powrót do szkoły, oczywiście w systemie stacjonarnym. No ale jeśli byłoby zagrożenie ze strony koronawirusa, tego warianta Delta albo innego wariantu, który by się pojawił, no to na pewno ten wariant hybrydowy też jest gdzieś możliwy i on jest rozważony, on jest też przygotowany. On może również być związany z tym, że dzieci, które będą zaszczepione, będą, nie będą liczone do tego, do tej 50-procentowej puli obecnych w szkole. Minister Przemysław Czarnek był pytany w Polskim Radiu o to, ilu nauczycieli jest zaszczepionych. Wskazał, że do momentu, gdy zajmował się tym resort edukacji, było to około 70%. W kolejnych miesiącach nauczyciele szczepili się w systemie populacyjnym. Na razie nie ma danych o tym, ilu uczniów się zaszczepiło. W pierwszych tygodniach września informacji na ten temat będzie więcej. Dyrektorzy szkół będą mogli wnioskować o przygotowanie punktów szczepień w szkołach, zapowiedział minister. W Warszawie otwarto wystawę upamiętniającą poznański Czerwiec 56. Ekspozycję będzie można obejrzeć również w 5 miastach w Wielkopolsce.
65 lat temu robotnicy poznańskich zakładów pracy w pokojowym proteście wyszli na ulice miasta, domagając się poprawy swego losu, prawa do wolności i godnego życia. Ideologia komunistyczna, nie będąca w stanie zapewnić chleba, światu pracy, robotnikom, których umieszczała na swych sztandarach, żeby nad nimi panować, musiała używać przemocy. Polała się krew, ale ta krew nie poszła na marne. Mówił prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Poznański Czerwiec 1956, Oblicza buntu i jego pamięć, to wystawa, która upamiętnia tamte wydarzenia. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej została otwarta w szczególnym miejscu. Między grobem nieznanego żołnierza a tym papieskim krzyżem przypominający ten kolejny czerwiec, czerwiec 1979 roku, gdy miliony naszych rodaków poczuły ten wiatr wolności. W dzisiejszym wernisażu udział wzięli kombatanci, uczestnicy Poznańskiego Czerwca. Jestem jednym z tych, którzy odważyli się podnieść rękę na znienawidzoną władzę. Cały okres, który wtedy przeszedłem, no był bardzo, że tak powiem, nerwowy i tragiczny ze względu na śmierć moich niektórych kolegów. Dzięki Poznaniowi węgierskie powstanie również było dzięki właśnie Poznaniowi. Węgrzy cały czas mówią, że gdyby nie wy, gdyby nie Poznań, to nie byłoby powstania węgierskiego. Wystawę będzie można oglądać na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie do 25 lipca. Sieci handlowe, chcąc otwierać swoje sklepy w niedzielę, cały czas poszukują furtek w prawie. Rząd zapowiada uszczelnienie przepisów. Poczta Polska poinformowała o wprowadzeniu możliwości odbierania przesyłek w sklepach sieci Biedronka. To otwiera furtkę do uruchomienia sklepów w niedzielę. Z punktu widzenia sieci handlowej jest to kolejna próba ominięcia wprowadzonego 3 lata temu zakazu handlu w niedzielę. Polski rząd stoi na tym samym stanowisku cały czas i będziemy prowadzić takie działania legislacyjne, aby ewentualne sposoby omijania tych przepisów po prostu likwidować. Dlatego w czerwcu poseł PiS Janusz Śniadek poinformował, że ma gotowość. Nowy projekt nowelizacji ustawy o handlu w niedzielę. Najczęściej powtarzająca się praktyka, podobnie jak w sprawie Biedronki, to podpisywanie przez sieci handlowe umowy z Pocztą Polską. Zmiana Śniadka zakłada, że w takim przypadku usługa pocztowa będzie musiała być dominującą w sklepie. My musimy reagować na działania rynkowe, które by wykorzystywały pewne luki w prawie, które mogą powstać albo które powstały wcześniej. I stąd też te rozmowy w tej chwili, zresztą na wniosek związków zawodowych, żeby te przepisy w jakimś zakresie uściślić. Projekt nowelizacji ustawy o handlu w niedzielę miał trafić do Sejmu na początku lipca, jednak z informacji na stronach sejmowych wynika, że nie został jeszcze złożony. Francja ukarała Google'a, grzywna wynosi 500 milionów euro. To największa kara, jaką kiedykolwiek francuski Urząd Ochrony Konkurencji nałożył za niewykonanie jednej z jego decyzji. Koncern Google w każdym kraju zajmuje się reprodukcją treści w internecie. Po wpisaniu odpowiedniej frazy w przeglądarkę pojawiają się konkretne informacje. Na całym świecie toczy się dyskusja, czy gigant cyfrowy powinien płacić wydawcom za wykorzystane treści. Wielu uważa, że tak, dlatego Google był już zmuszony do tego, by zawrzeć umowę z koncernem NewCorp. Teraz zmaga się z podobnymi problemami we Francji. W ocenie francuskich wydawców prasy cyfrowy gigant stosował niekorzystne praktyki w wynagrodzeniach z tytułu wykorzystania ich autorskich treści. Dlatego sprawą zajął się francuski Urząd Ochrony Konkurencji, który nakazał negocjacje. Zdaniem wydawców Google prowadziło niekorzystne rozmowy, które nie uwzględniały ich uwag. Stąd kara w wysokości 500 milionów euro. Sam koncern wyraził rozczarowanie decyzją. Przez cały okres negocjacji działaliśmy w dobrej wierze. Ta grzywna nie odzwierciedla podjętych wysiłków ani rzeczywistości korzystania z treści wiadomości na naszej platformie. Decyzja ta dotyczy głównie negocjacji, które miały miejsce między majem a wrześniem 2020 roku. Od tego czasu kontynuujemy współpracę z wydawcami i agencjami informacyjnymi, aby znaleźć wspólną płaszczyznę. Nigdy wcześniej francuski Urząd Ochrony Konkurencji nie nałożył tak wysokiej kary za niewykonanie jednej z jego decyzji.
I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę.